To ja, no nie. Nie ma takiej ilości, żebym na coś się mógł dostać. Telefony wyłączone, mam nadzieję, tak? Telefony, telefony. Telefony. Program Gumy Wojewódzkiego, witam serdecznie, oklaski! Moi drodzy, tutaj taka mała prywatna przerwa. Ja za chwilę powiem wiersz na rozpoczęcie programu i chciałbym, żebyście po tym wierszu oszaleli, prawda? Tak spontanicznie, żebyście tak krzyczeli z rozkoszy, a my sobie tak potem podmontujemy, że to tak wyszło naturalnie, dobra? Uwaga, cięcie. Witam serdecznie, proszę Państwa, na początek naszego programu przygotowałem wiersz. Uwaga, czy jest coś lepszego od programu wojewódzkiego? Są gdzieś w różnych telewizjach tego programu cienie, marne cienie. Jeden z nich właśnie leci, w TVN-ie. Jeszcze mam list od Jagody, słuchajcie, Jagoda z Elbląga napisała dokładnie tak. Jak mnie pozdrowisz w programie, to ci się oddam. Jagódko, ja już kogoś mam, ale może jest ktoś na widowni, kto chciałby pozdrowić Jagódkę. Panowie? Pan wojskowy, tak? Jagoda, tak jak prosiłaś, załatwiłem ci narzeczonego. Bardzo dziękuję, jest pan umówiony. Baczność, na ziemię. Będziemy tu szeregowy. Moi drodzy, wracając do naszego programu. Kto dzisiaj będzie gościem? Dzisiaj gościem będzie kobieta anioł i mężczyzna diabeł. I całe szczęście, że pojawił się ktoś taki jak on, bo tak naprawdę jest to człowiek, który wreszcie ma gorszą prasę niż ja. Potrafię to powiedzieć. Słuchajcie, wydrukowałem sobie fragmenty z jego strony internetowej. Wygląda jak stara koza. Przez takiego kreta mnoży się tandeta. On to już jest zombie i już się na żywo rozkłada. Jest najobleśniejszym potworem, jakiego w życiu widziałam. To kobieta napisała. Demon seksu tyle, że z wieliczki. Jest niesprecyzowany erotycznie. Normalnie wygląda, jakby nie miał oczu. A tak naprawdę to zapytajcie, dlaczego na niego mówią maleńki. Dlaczego na niego mówią maleńki? Może dlatego, że na co dzień nazywa się Maciej Maleńczuk! Zapraszam! No dobrze, maleńki, poczekaj, bo mi się troszeczkę powychodziły mi te wszystkie nadajniki, wiesz, tutaj respiratory, zwieracza. Poczekaj. Patrz, ten z wojska się śmieje. Jak słowo zwieracz, to wojsko zawsze się śmieje. Co oni tam robią w tych koszarach? Co tam się dzieje w ogóle? Co tam się musi dziać, kurna, zapierdalają je na wysokości amperii. Dobra, nie, koniec z wulgaryzmami. To nie jest... Maćku, bardzo się cieszę, że przyszłeś. No, przyszedłeś. Ja co ja powiedziałem? Przyszłeś. Czy przyszedłeś? Dobra. Tego nie wycinać. Nie. Jest szereg kontrowersji, bo twoja kariera jest tak długa, że my jej dzisiaj nie przeanalizujemy. Ja bym chciał się tak naprawdę skoncentrować na ostatnim roku. No. Dobra? Roku. Jest taka opinia, że przed każdym odcinkiem z programu Idol coś brałeś. Zasysałeś, paliłeś, wkładałeś sobie, cokolwiek. Że brałeś jakieś dragi. Zweryfikujmy tę opinię. Dobra. Więc powiem tak. Na wszystkich tych cholernych, pieprzonych odcinkach tego programu, którego nie mogę zapomnieć i który postawił głęboką ranę na moim umyśle, byłem zawsze trzeźwy jak świnia i właśnie dlatego wyglądałem na nawalonego. Ponieważ kiedy jestem nawalony, jestem trzeźwy, a kiedy jestem trzeźwy, wyglądam do niczego. Taka jest sytuacja w moim przypadku. Czyli powiedz mi, jaki jestem dzisiaj. Jesteś totalnie nawalony. Dlatego, że jestem trzeźwy, no właśnie. Nie, jesteś dzisiaj nawalony? Oczep się. A ty? Ładnie wyglądam? Bo jestem totalnie... Podejrzanie trzeźwo. Bo jestem podejrzanie nawalony. Czy co, nic nie brałeś naprawdę? Słuchaj... Ale szczerze. Wiesz, no to szczerze? Tak, szczerze, no tak. Paliłem trawkę. Naprawdę?
No ale jak się, powiedzmy, jak się przed takim programem jak Idol pali trawkę, to bardziej się podobają rzeczy, czy się bardziej nie podobają? Wiesz co, ja to robiłem po to, żeby się przytępić. Robiłem to po to, żeby w ogóle jakoś to znieść. Aha. I w ogóle bardzo chętnie porozmawiam sobie z tobą o Idolu. Bardzo chętnie. Z wiadomych przyczyn. Z jakich wiadomych przyczyn? Ja nie paliłem nic z Elą nigdy, to były przede wszystkim dlatego, Zapędowska nie jara. Że powróciłeś do składu jury. Ja? Słyszałeś takie plotki? Słyszałem. To ma być tak, Leszczyński, Zapędowska, Cygan, Maleńczu, Prokop i ja? Sześciu ma nas być? Mnie tam nie będzie. To ty tam będziesz. Zrzucili cię. Naprawdę chcieli, żebym został, ale ja naprawdę już nie mogłem wytrzymać. Ile można jarać? Jak dzisiaj... Człowieku! Musisz kiedyś... Chodź, pojedziemy razem. I przywieziesz zwłoki. Nie, słuchajcie, gandzia jest w porządku. Gandzia jest okej. Okay. Czy my to nagrywamy cały czas, naprawdę? Słuchajcie, lepiej sobie zapalić trawki, niż schlać się jak świnia i tańczyć na grobach. Chciałem powiedzieć, że sponsorem dzisiejszego programu jest Monar. Co ty gadasz? Maciek, bo ja znalazłem taką twoją wypowiedź, że nie ma rock'n'rolla bez narkotyków, nie ma narkotyków bez rock'n'rolla. Stałeś się jednak idolem dla wielu ludzi. Jak mówiąc takie słowa, no to jest twoja opinia, ja się pod tym nie podpisuję. Ja raz wypaliłem, naprawdę spróbowałem, pytałem małpiego rozumu. Raz spróbowałem. Raz! Ja mam w to uwierzyć. Maćku, czy Idol to było danie dupy? Kuba, to było danie dupy. Maćku, w istocie to było danie dupy? Niektórzy mówią, że dałem twarz. Może im się twarz z dupą pomyliła? Słuchaj, muszę coś jeszcze na ten temat powiedzieć. Proszę. Dlatego, że odkąd skończył się ten haniebny program, zrobiłem sztukę teatralną. Czyli program ci pomógł? Nie chodzi o to, że program mi pomógł. Chodzi o to, że zrobiłem coś oprócz tego. Tak. W przeciwieństwie do pana, który po prostu tylko i wyłącznie robi wywiady ze znanymi ludźmi. Napisać kiedyś książkę? Oczywiście, tylko nie chcieli mi wydrukować. A wierszyk? Wiersz też napisałem na początku programu. Słuchaj, był naprawdę beznadziejny. Tam nie było dobrze. Źle rytmizujesz, musisz liczyć sylaby, chłopcze. To jest niedobry wątek. Powiedz mi, powiedziałeś gdzieś, obsrał mnie trochę ten Idol. I tu, powiem ci szczerze, zastanawia mnie, do jakiego stopnia tobie w wieku lat 43 zaczęło walić, bo temu programowi zawdzięczasz popularność, jakiej nigdy w życiu nie miałeś. Ja bym się nigdy o tym programie tak nie wypowiedział. Dlaczego? Zrobiłeś pożyteczną rzecz. Wyłowiłeś dziewczynę, ja słyszałem już jej płytę. Mówisz o Monice. Tak, jest znakomita płyta. Jest to świetna dziewczyna. No to dlaczego mówisz, że obsrał cię ten program? No dobra, tak mówię po prostu, żeby sobie podbijać publicity, chłopie. Ale prawda jest taka, że zawsze... Obsrałeś mnie tą odpowiedzią. Zawsze w Idolów, czy w tym jury całym, tym gremium szanownym, tak. W tej loży szyderców, powinien być przynajmniej jeden czynny muzyk, a nie tylko i wyłącznie goście, którzy piszą recenzje i uważają na to, co jest modne, a co nie. Przepraszam, masz jakieś pretensje do Eli, Jacka, Roberta, do ich kompetencji, do Marcina? Tak. Do kogo największe? Największe do Prokopa, który się w ogóle na niczym nie zna. Czy to się nagrywa na pewno? Tak. Super. Uważam, że powinien być czynny muzyk. Dlaczego się nie proponuje takiej roboty, na przykład Urszuli Dudziak? Komuś, kto po prostu zeżar zęby i w ogóle całą resztę na scenie, kto po prostu występuje. Ja po prostu nie mogłem puścić Kuby Kęsego, bo to był wrażliwy, delikatny chłopak, którego po prostu okropny polski p***lony show biznes zeżre na śniadanie. Są tacy, którzy twierdzą, że to była największa konkurencja dla ciebie i dlatego go dołowałeś. No pewnie, przecież ja zapełniałem gałąź, na której sam siedzę. No. Chodzi o to, żeby na tej gałęzi siedzieli fajni, odporni ludzie, twardzi. I Monika Brodka jest twarda, jest jak ze stali. Całkiem być może, że złożyłaby cię na rękę. Ma takie mięśnie, że w ogóle szczena spada. Ciekawe, skąd tobie wiedzieć na ten temat? Czy przysłuchiwałeś ją indywidualnie? Lubię ją. Nie całowaliśmy się nigdy. Nie trzymaliśmy się nawet za rękę. Natomiast naprawdę Jezu, polubię... nie robiliśmy sobie fellatio. Nie chcę mieć takich wyznań. Nic z tych rzeczy. Jest dla mnie za młoda przede wszystkim. Ale uważam, że jest twarda, że jest odporna i że sobie poradzi. A nie wrażliwy i delikatny Kuba Kęsy, który może nawet samobójstwo popełni. Znaczy, przepraszam cię, Kuba, to co teraz powiedziałem. I przepraszam, że cię gnoiłem. Ale naprawdę... Sprawiało mi to przyjemność. Polski show biznes to jest gniazdo skorpionów. I naprawdę tak jest. A kto to mówi, to wie o tym najlepiej, prawda? Powiem ci coś szczerze. Mówcie. Tak naprawdę w głębi duszy jestem wrażliwym, delikatnym chłopakiem. Ja właśnie tak podejrzewam, że ten cały diaboliczny, demoniczny wizerunek, że ty jesteś już zombie, że ty jesteś kozą starą, że nie masz oczu, że tak naprawdę ludzie w to uwierzyli, ty jesteś dobrym chłopcem. Wiesz, co jest najgorsze? Czytałeś kiedyś takie opowiadanie Półpancerze praktyczne? Oczywiście, że mrożka. No. Półpancerz praktyczny. Z półpancerzem jest ten problem, że któregoś dnia może ci się wrosnąć pod skórę jak chityna. Może ci tam zostać. Tu jest problem, że po prostu cały czas jak będziesz zgrywał twardziela,
zakład chodził w tym półpancerzu, spał w tym półpancerzu, to któregoś dnia się już w nim obudzisz na stałe. Ja ale, tak nie chcę. Ale czy to nie jest trochę tak, że naprawdę, że tobie na stare lata dziabnęło, że stałeś się dzisiaj tak popularny, że po prostu upajasz się z tym, że straciłeś dystans trochę do siebie. Powiem ci, że w tej sztachecie tkwił gwóźdź, super, jak w ramionach krzyża. O Jezu. Z tej rozmowy wynika, że straciłem dystans? No pewnie, wynika, no ja straciłem. Znalazłem taki cytat, że nawet ja bym czegoś takiego nie wymyślił. Jestem Chrystusem polskiego rock'n'rolla. Krzyżują mnie, ale to ja jestem prorokiem. No przecież coś takiego to psychiatryk, no. No Maciek, no powiedziałeś takie słowa, no. Może... Tak panie... jest. Ty jesteś Chrystusem? Nie. Panie mój. Jestem prorokiem. No przecież nie mogę tego mówić głośno, bo ja zamknę do psychiatryka. Dawajcie Mela Gibsona, Pasja 2 się kroi. Słuchaj. No Maciek, ja wiesz na czym polega przewidywanie coś takiego mówi facet, który wyjarał takiego jointa, bracie, no. Wiesz na czym polega przewidywanie przyszłości? Wiesz na czym polega całe to pierdolone wizjonerstwo tak naprawdę? Na czym? Na zwykłym, najprostszym na świecie kojarzeniu faktów. Bardzo... powiem ci, co się stanie z tobą za jakiś czas. Nie, to nie jest dobry wątek. Dlaczego chcesz mi to powiedzieć? Że tak powiem, Jezu, nie mów mi tego. Powiem ci. Nie, nie mów mi. Nie mów mi. Powiem. Nie. Zamknij ryjo! Umrzesz. Ty świnio, naprawdę? Widzisz, że jestem prorokiem? To spieszmy się, bo zaraz musimy kończyć studium. Musimy kończyć, to dobre. Czas do piachu. Przypomnę, że oglądacie rozrywkowy talk show Kuba Wojewódzki. Za chwilę będzie samobójstwo. No tak, ale masz wywiad z Mesjaszem, pamiętaj. Jezus Maria, aleśmy zabrnęli. No dobrze. No. A propos tego bycia Mesjaszem. Ostatnio podobno w Krakowie cię sztachetami lali. Prawda to. To nie był cios sztachetą, to był rzut sztachetą. No, to może w tej dyscyplinie... Opiszę tę sytuację, bo no. to było śmieszne. Wracam z trasy. Jestem pijany, tak? Jestem usmażony, jestem ugotowany. Co to znaczy? Bo ludzie mogą nie wiedzieć, że tak, że piłeś, jarałeś... Piłem i jarałem. I brałeś prochy. Nie, akurat tego nie. To wyjątkowo? Akurat wyjątkowo nie. Okej. Okay. Był tylko usmażony i ujarany. Byłem tylko pijany i upalony. Tak. Mocno, że byłem pijany, bo jechaliśmy z daleka. No tak, ty i prowadziłeś, no to wiadomo. Nie, no... Nie, leżałem na tylnym siedzeniu i beczałem jak bóbr. Płakałeś? No przecież ci mówiłem, że jestem wrażliwy chłopak. Nie, no. W prawej ręce mam torbę, w której mam G4. Wiesz, co to jest G4? Oczywiście. Bardzo drogi laptop, tak? A, drugiej, nie, G4, bardzo drogi laptop, który właśnie kupiłem. W drugiej ręce mam gitarę, która też kosztowała. Którą właśnie ukradłem. Wchodzę na klatkę. Swoją schodową, próbuję nacisnąć przycisk od światła i trafiam, bracie, na ludzkie ciało. Fajne macie przyciski. No. Gdzie ty mieszkasz, chłopie? Więc a co to ma za część ciała? Więc zapalam... Coś gdzieś około tutaj. Zapalam, więc... A wyczułeś pstryczek? Słuchaj. Dwóch flimonów niewiadomej proweniencji stoi na mojej klatce po ciemku. I po prostu, dlaczego stoją po ciemku? Dlaczego stoją na mojej klatce? Już mają kupce na twoje G4. I tak dalej. Pytam, chłopcy, co jest k***wa? A oni zaczynają... Jaki miły! Chłopcy, co jest k***wa? No, Maćku. No stary, wybacz, no wiesz. Trzeba powiedzieć, przepraszam panowie, co tutaj robicie? No tak, ale byłem zdenerwowany, tak? Bo trafiłem na to ciało. A może to byli dziennikarze, którzy szli do ciebie po ciemku? Patrzę, oni zaczynają spierniczać, no nie? No to jak s***dalając, to trzeba ich gonić, no nie? I za nimi... Masz taki odruch? No wiesz, no jeżeli to jest na mojej klatce i tak dalej... A jak widzisz maratończyków, co biegną, to tak za nimi lecisz? Słuchaj, nie wytrzymałbyś z nimi 100 metrów. Wiesz, jak ciężko złapać takiego k***a 18-letniego Flimona? Jeszcze w dodatku było ich dwóch. Masz laptop? Ja byłem pijany. Rozumiem. Nie, laptop i gitarę w ogóle zostawiłem na klatce. To był największy idiotyzm, jaki mogłem zrobić. No kurde, no może. I za nimi. No weź go k***a złap. Wije się jak piskorz dosłownie, kurczę. I wiesz, on z jednej strony samochodu, ja z drugiej samochodu. Uparłem się, że go k***a dorwę. Ty jesteś zawzięty, no. Zawziąłem się jak diabł. Przypomnij mi, żebym nigdy po ciemku do ciebie nie raz. Nie mo... Złachałem się jak pies, lało się ze mnie, dorwałem w końcu jednego. Ale on mówi, panie listonosz! Ale byłem tak zmęczony. Gazownia! Byłem tak zmęczony, że nawet nie miałem siły przyładować i znowu mi się wyrwał. I w pewnym momencie się zorientowałem, że cały czas na klatce stoi moja gitara i laptop. No. I biegiem was z powrotem na tą klatkę. Ty to sobie lubisz pobiegać. No. Na szczęście... I leżał ten sprzęt? No, na szczęście jeszcze leżał. A gdzieś tam w międzyczasie otrzymałem ten cios sztachetą. No. A, to tak ładnie, to uspokoiłeś było. Mnie, bo brakowało tak mi w tej historii tak sztachety. Było. Powiem ci, że w tej sztachecie tkwił gwóźdź, super. Jak w ramionach krzyża.
O Jezu. I naprawdę ktoś ci lał tą sztachetą? To był rzut sztachetą. Niestety celny, otrzymałem cios w szyję. Ładna, no nie? Sztacheta czy szyja? Szyja. I co, przyszedłeś do domu, golisz się i mówisz, coś mi przeszkadza, patrz, sztacheta. Sztacheta sterczy. No, słuchajcie, to wszystko zdarzyło się w mieście artystów i poetów w Krakowie. Tak, no tak, rzeczywiście. Hańba, hańba. Bilans. Idol, mówisz, zdemoralizował cię. Uczynił cię popstar w takim populares über alles. Twoje hasło kiedyś się spełniło. Wiesz co, to jest najgorsze, że ja piszę piosenki dla jaj czasami, a później się okazuje, że one sterują moim życiem. Te jaja. Tak. I to nie jest fajne. To nie jest fajne. Bo ja sobie coś tam wymyślam, bo mówiłem ci, że jestem prorokiem, mówiłem ci, że jestem wizjonerem. Niepotrzebnie pewne rzeczy napisałem, bo teraz się to wszystko sprawdza. Pisałem sobie coś dla jaj, pisałem sobie coś od tak, a potem się okazało, że to wszystko jest moje życie. I dokładnie tak się stało, jak kiedyś tam napisałem. Czyli jesteś samospełniającym się proroctwem. Po prostu tak jest. To jest kojarzenie faktów. Dobrze, że nie napisałeś piosenki Rudy, Rudy, Rydz, bo byś się w grzyba zmienił. Cholernie śmieszne. Słabo ci to wyszło, wiesz? Jakieś lepsze. Ten dowcip był słaby. Jakieś lepsze puenty, proszę. Halowóz. Dobra, lepsze. Dobrze, lepsze? Lepsze. Dobrze. Co i tak sobie tu wkleję oklaski, prawda? Pauza. Świetnie. I teraz proszę aplauz. No dobrze, może być. Lubisz być lubiany, to miłe. Naturalne, nie lubisz być niezbędny. Czy zachowywałbym się tak, jak się zachowuję, gdybym lubił być lubiany? Oczywiście. Jak to było w tym Opolu? Ja na przykład Maćka Orłosia bardzo lubię. Ale ty zdaje się, że tam po prostu poleciałeś czymś takim, co... O co chodziło? Opowiem. Jak już wszedłem na scenę, zanim jeszcze zacząłem śpiewać piosenkę, już było buczenie. Nie lubią cię w Opolu. Dlaczego? Dlatego, że w tym mieście, rdzennie polskim od zawsze, w słowie Opole zawiera się słowo Polska. 20% mniejszość niemiecka organizuje sobie przemarsze z flagami, żądając zwrotu ziem. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz na naszym terenie. A Opolanie sobie na to pozwalają i uważam, że to jest hańba. I gdzie są w takim razie opolscy skinheadzi i po czyjej są stronie? To po pierwsze. No ładnie, zaraz będzie rewolucja. To po pierwsze. I po prostu w pewnym momencie, wiedząc, czytając te fakty prasowe, że na ulicach Opola są powywieszane plakaty o tym, jak to Polacy traktowali źle Niemców podczas II wojny światowej. No ale przecież Orłoś to Polak, a nie Niemiec. Mówię teraz o Orłosiu, mówię o widowni opolskiej. Po prostu powiedziałem coś takiego, czy jestem jeszcze w Polsce. Powiedziałem to w Opolu. Otrzymałem za to cios puszką z piwem w samokracze. Piwo wylało mi się na spodnie. Piwo było polskie czy niemieckie? Ach. Cholera wie. Nie wiem dokładnie. W każdym razie wylało mi się na spodnie i wyglądało to ohydnie. No tak. No więc obraziłem się, nadąłem się i zszedłem ze sceny. No ale część publiczności jednak żądała mojego powrotu. No bo przecież jestem gwiazdą. Więc wróciłem na tą scenę i... No i dalej śpiewam. I znowu coś tam poleciało, trafiło jakiś tam nasz instrument. Chłopcy mówią, coś tam poleciało. Więc obraziłem się jeszcze raz. To już drugi raz. Zapytałem menedżera, czy wziął pieniądze. Powiedział, że wziął. W takim razie wsiadamy i wypieprzamy. Akurat, obraziłeś się prostrzeć. Akurat kupiliśmy sobie BMW. Zajebisty, wydłużoną wersję. I to BMW... Niemieckie BMW! Przejechało przez tłum ludzi w otoczeniu biegnących dookoła ochroniarzy. No to jak wyglądało ty jeździsz to, po ludziach w Opolu. Wyglądało to żałośnie. Słuchaj, albo poezja, albo BMW. Wiesz, o co chodzi. No ja ogólnie prawdopodobnie za to publiczność opolska buczała na mnie. Potem Orłosiowi przyszło do głowy, żeby robić ze mną wywiad na scenie, chociaż mógł zrobić go za sceną. I co tam powiedziałeś? Powiedziałem, gwiżdżą na mnie, niech s***ają i w ogóle nie chcę tutaj być. Dokładnie tak powiedziałem. I w pewnym momencie się zorientowałem, że jestem na wizji. I że to nie jest nagrywane, tylko to jest pierwszy program telewizji, prawdopodobnie ogląda to jakieś 15 milionów ludzi. No tak się robi karierę w tym kraju, my. Tak to jest. To co? Płytki się sprzedają. Jesteś strasznym cynikiem, Jezu. To jest półpancerzyk. Pozwolę ci go zdjąć, chcesz? Ten program wędruje w niebezpieczną stronę. No dobrze. Maćku, nie jesteś dzisiaj jedynym gościem, chociaż jakże barwnym. Jest tam na górze pani z Krakowa podobno. Beautiful, bellissima, bellissima. Moja bardzo dobra przyjaciółka. Zajebista. Moje wszystkie przyjaciółki są zajebiste. Chciałem pan powiedzieć, że... Pan tak jak... wierny. Że, tak jak powiedziałem na początku tego programu, dzisiaj będzie diabeł i anioł. Diabeł już podobno był, albo jest.
A anioł dopiero nadejdzie. Czy znałeś tę panią z Krakowa? Jasne. No co ty? Nie od dziś. No przecież takich dziewczyn się... A co, ale próbowałeś coś... Nie da, nie zauważyć. Próbowałeś coś wyhaczyć, spoderwać? Nie, nie miałbym odwagi. Dlaczego? Nie wiem, peszę się. Czy ty jesteś idolem? Wiesz co, jakoś bym, no nie wiem, kurde. Głupiota? No to teraz będzie okazja. Słuchajcie, to jest kobieta, która w wstępie atomowym zaczęła robić karierę. Chociaż też o niej częściej pisują, biorąc pod uwagę jej życie prywatne niż zawodowe. My, prywatne życie, w ogóle nie będziemy o tym rozmawiać, bo to nie ten program. Tym bardziej, że naprawdę bardzo długo musiałem ją namawiać, żeby do nas przyszła. Bo wyobraź sobie, że Joasia, podobnie jak ty, myśli, że jestem ham. Bo ty jesteś ham. Co powiedziałeś? Słuchaj, hamstwo jest z nas. Naprawdę, w każdym z nas. A polska arystokracja doprowadziła do takiego zmieszania krwi, już tak po prostu ciupciali te swoje włościanki, że już naprawdę nie wiadomo, w którym panu chamstwo się budzi i w którym chamie pan rośnie. Czy myślisz, że ja mam jakąś włościankę w rodzinie? Słuchaj, no słysz, jesteś wojewódzki. Dobrze, że nie powiatowy. Dobrze, dobrze. Moi drodzy, przewiduję tutaj szokującą karierę na miarę przynajmniej Maćka Maleńczuka, ale robioną jakże innymi środkami. Panie, panowie, Joanna Liszowska! Dzień dobry, Joasiu. Ale dzień dobry, Kubo. Maciej i Joasia. Cześć. Cześć, Joasia. Zawsze drugi. No. Zawsze jesteś ostatni. Poczekaj, bo mi z wozu mówią, że się nie nagrało. Dobrze. Strasznie się trzęsiesz. Ja? No. Bo mam strasznie mocne baterie w tym mikrofonie. Tak. Przepuszczają mi R20. Chcesz coś wyciągnąć? Nie drżyj. Bo on jedzie na paluszku cały czas. No ale za to jakim mocnym. A skąd tobie wiedzieć? A ja nie wiem, tam, widzę. Tam, co tam w ogóle robisz? Zawinęło mi się. Co tam z tyłu robisz? Dobra, to... Joasiu, czemuż lękałaś się wizyty w naszym programie? Zobacz, jak jest miło. A kto ci powiedział, że ja się lękam? Ty mi powiedziałaś. Ja nie powiedziałam, że ja się boję. Że program, ja ci nie powiedziałam, że jesteś ham. Nie? Nie. A co powiedziałeś? Że to nie twój ulubiony program. Czemu pytam? Że są pewne rozbieżności, że tak powiem, jeśli chodzi o gusta. O, tak to określiłam. I to nawet nie tobie jeszcze mówiłam. No ale mnie donieśli. A. Ale to ci źle donieśli, jeżeli ci powiedzieli, że powiedziałam, że jesteś ham i że się boję. No właśnie, ale jakie gusta? No co, czy w tym programie my mamy złe gusta? Zobacz. Zobacz, jak wyglądają idole. Nie, ja nie chcę uogólniać, bo przyznaję się, że nie widziałam wszystkich twoich programów, a jeżeli zaczynałam jakieś oglądać, akurat może na jakieś trefne trafiłam, to przełączyłam na inny kanał. Przepraszam. Bo jesteś brzydki, to dlatego. Przełączałaś na inny kanał, naprawdę? Tak. Okej, okay, dobrze, no tego mi nie powiedzieli akurat, dobrze. Nie, bo tego nie powiedziałam, teraz mówię to tobie. Dobrze, Jasiu, jesteś z Krakowa? Tak. Maciej też jest z Krakowa? Tak. Znaliście się wcześniej? Tak. Świetnie się z tobą gada, tak. Powiedz mi, Joanna, bo to jest trochę tak z tobą. Ja ci obiecałam, że nie będziemy rozmawiać o twoim życiu prywatnym i nie chcę. Naprawdę? Naprawdę, ale jednak... Zwróć uwagę, że o tobie ostatnio pisze się tylko i wyłącznie w kontekście twojego życia prywatnego. Tak. Nie interesuje tak. mnie to. Dlaczego? Ale boli cię to, że stajesz się przedmiotem zainteresowania mediów, bo chłopak, bo dziewczyna, bo rzucił, bo ty rzuciłaś i tak dalej. To smutne, bo jesteś artystą. Znaczy, ja bym nie powiedziała, że mnie to boli, natomiast w jakimś stopniu mnie to drażni. Znaczy na początku jakby te artykuły, które się pojawiały, mnie mocno denerwowały i drażniły, natomiast w tej chwili już się po prostu tylko i wyłącznie z tego śmieję, aczkolwiek... No jest takie trochę drażniące, że właściwie, no powiedzmy, że co, 3 lata temu skończyłam szkołę mniej więcej i trochę ponad i trochę zrobiłam różnych rzeczy no. i w teatrze i nie tylko. I nikt o tym nie pisze. Nikt o tym nie pisze, a jedyną rzeczą, o jakiej piszą, to jest z całym szacunkiem i sympatią dla serialu M jak Miłość, w którym miałam jakiś tam epizod przez jakiś czas, to jest tylko i wyłącznie, że w serialu i gdziekolwiek... Wiesz, przepraszam, patrzy ci za dekolt, zobacz, złapałem go w tej chwili. Nie, on mi w oczy patrzy. To gdzie ty masz oczy? Najniżej położone oczy. Tam, gdzie ty też je widzisz. W każdym bądź razie... no i teraz nagle w ogóle jakieś takie... Cały czas, przepraszam, nie mogę... Straszne... Mam wyjść? Mam nie, wyjść. Nie, zostań, może zostań. Ja mam wyjść, bo on przez cały czas na ciebie choć patrzy. Choć będziemy razem. No dobrze, Asia, ale może... Bo ty jesteś strasznie grzeczny. Ja przejrzałem większość materiałów na twój temat. Wywiadów, materiałów opisowych.
No jesteś po prostu bardzo grzeczną dziewczynką, taką korekt. Ukończyłam szkołę. No jestem grzeczna. To nudy straszne. No ja powiedziałam ci, że może ja jestem taka nudna, no. Zobacz, tak. Słuchaj, czy to jest grzeczna dziewczynka? Znasz się w ogóle na ludziach? Popatrz jeszcze raz. No. No bardzo grzeczna. No po czym może wnosi, nudna że jestem, no po czym Maśku wnosisz, że jest niegrzeczna? No tak, po wszystkim. Proszę, jaki ginekolog? Psychiatra, psycholog. No i? No nie wiecie nam tego wszystkiego. Dobrze, zrobiło się troszkę gorąco. Wiecie co, posłuchamy muzyki i wrócimy do rozmowy, dobrze? Dobrze. Dobrze, moi drodzy, zespół, młodzieżowy zespół, który się nazywa, poczekaj, zaraz mi przypomną. Auto da fe. Znacie zespół Auto da fe? Nie. A co to w ogóle znaczy? Auto da fe? No. Auto prowadzone... Brzydki samochód. No. Auto da fe. Moi drodzy, stawiamy jak zwykle w kolejnym nowym sezonie na młodych artystów, szczególnie grających muzykę ciekawą, intrygującą. Ja nie znam tego zespołu i z przyjemnością go poznam. Nazywają się Auto da fe! Nie warto wierzyć ludziom, do których kiedyś się wraziło.
To był zespół o nazwie, którą wymieniłem przed nagraniem tego zespołu. Auto da fe. Nie mylić z feng shui. Maćku, podobało ci się, bo zdrzemnąłeś się. Muszę powiedzieć, że nic z tego, co przed chwilą usłyszałem, nie zrozumiałem. I chcę przypomnieć, zespół Dragostina Tindejcze, jakoś to się tak nazywa. Zaśpiewam tą piosenkę specjalnie. Jalila, jalila. Pamiętasz, to wiesz, o co chodzi, no nie? Ale ona inaczej to śpiewała, ona nie miała tak oczu. Nie ona, tylko on. U mnie ona w radiu był. I są to chłopaki z Rumunii, którzy śpiewają kurde po rumuńsku i zrobili europejską karierę. Dlaczego my ciągle próbujemy śpiewać po angielsku? To chcesz, żeby oni po rumuńsku śpiewali? Nie, chcę, żeby śpiewali po polsku. Tak, jako Jaczyń. Słuchaj. Zrób tak, daj mi do siebie kręci, numer, język, dawaj to na spokojnie. Słuchaj, co się jąkasz, wciągaj spodnie, potem zadzwonimy. Wracamy do Jasi. Jasiu. O Boże. Jasiu. Słuchaj, Jasiu, tak patrzę, ty masz bardzo zmysłowe stopy. Naprawdę? Naprawdę. Mimo, że takie duże? A to jest duża stopa? Bardzo duża. Maćku, na oko jaka to jest stopa, jak myślisz? 41. Brawo. Skąd wiedziałeś? Po prostu widzę. Ma dobre oko, jednak ma te oczy, widzisz. 41, bo mówią, że duża stopa, duży temperat. Stupa, to wtedy co? Duża stopa, duża... pupa. No coś w tym nie, jest. Jest. No nie wygłupiaj się, naprawdę? Nie, no tak. Naprawdę? Wiesz, bo ja przygotowałem prezent dla ciebie, słuchaj. Tylko, że ja pomyliłem, 44 przygotowałem. Zobacz, jakie zawodowe. No to dlaczego nie się dziwiłeś, że mam dużą stopę? Ja byłem przygotowany, tylko chciałem tak sprawdzić, czy będziesz zdziwiona. A mogłabyś przymierzyć, czy dobre? Fajne. Bardzo cię proszę, zobacz. Zawodowe, no. Zobacz. Maciek, też chcesz takie? Fajne. A ty też takie chodzi? Oczywiście, masz takie? Ty masz takie, to ja nie wiem, czy Nie mam takich. Bo ja mam mniejsze stópy. Oni robią od 11. I nie masz takiej dużej? Nie. Czekaj, to za duże są chyba. Nie, dobre, to jest... Dobrze, i teraz lewy, o. A ja twoje szpileczki potem rzucę. Zobacz, no zawodowy. To... Zobacz, jak jest super. Wyobraź sobie, że mam nawet tam duży... Jeden rozmiar jest za duży. No to okej, okay, no na przyszłość. Jeszcze drugi wrzuć, tak. A jakie to kupimy ci gazetę jedną? Mam takie dwa tytuły, które tam chętnie... Oj, tylu masz tych facetów, na pewno się któremu przyda. No właśnie nie. Widziałeś jakiś mężczyznę z taką stopą? Żartujesz. Nie, w ogóle nic to nie, proszę. Nie, dobrze, wracamy. Troszeczkę się... A zapraszam, bo ty też tu jesteś, no. Mów. Jaka miła dziewczyna. Ja jestem bardzo grzeczna, sam powiedziałeś. Dobrze, wracamy. Dobra, Maciek, nie przeszkadzaj. Jesteś dodatkiem do tej rozmowy tylko. Dobra. Jesteś brzydkim dodatkiem do ładnej rozmowy. Mężczyzna nie musi być piękny, wystarczy, by miał w sobie całość. Wow, brawo, tak. No, tak. Mhm. No właśnie. Asiu, powiedz mi, bo zaczynasz karierę, zaczęłaś ją parę lat temu, ale teraz jest bardzo dużo na twój temat. Zamieszanie, prasa, media i tak dalej. I piszą o tobie, że jesteś demonem seksu i to jest, zastosuję ci... No i? Ja nie wiem, czy on chciał zwymiotować, czy on chrząkał. Ja też nie wiem, ale gdyby co, to tam patrz. Uważam, to pies na baby, naprawdę. Żebyś wiedział. I nie pies, tylko kiciuś. Kiciuś Huckleberry. Powiedz mi, czy tobie na przykład przeszkadza to, że zaczynają ci kształtować taki wizerunek seksbomby? Bo tak serio, Joanna. Wiesz co... Bo masz wszystkie parametry seksbomby. Co ty nie powiem, naprawdę? Naprawdę. Tak? Ja mam tylko mniej minus 2 dioptrie, więc wszystko widzę. Słuchaj... Do momentu, na razie przynajmniej, do momentu, kiedy, że tak powiem, zawodowo nie jestem też tak ustawiana, to mi to nie przeszkadza. Mnie to generalnie mocno bawi, ale... No bo to jest wkurzające, że piszą o tobie, przepraszam, ja to przeczytałem w prasie, polska Pamela Anderson. Ja tam Pamela Anderson, ja jestem nowa Kasia Figura. I to już jest pewna przesada. Nie, to jest chamstwo. Tak ktoś powiedział ale ci? Ale tak, bo... To wola, nie miał, przepraszam, to uważasz, że gorzej być figurą ten niż ktoś Pamela? Ten ktoś nie miał racji. Ten ktoś nie miał to racji. Nie jest... O Pamele mówią Pamela Cyckiewicz. O figurze nie lepszą figurę, dziewczyny. No dobrze, ale wiesz, no po prostu jakby i porównanie mnie z Kasią Figurą i z Pamelą Anderson jest mocno mnie rozbawiające, w związku z tym jakby trudno to traktować poważnie i w ogóle się tym przejmować. No czekaj, ale Kasia Figura zaczęła w tej chwili taki etap swojej kariery, że ja jej zazdroszczę, bo oczywiście, że tak. Naprawdę ją tworzą. Ale wiadomo, o co chodzi, jeśli mówimy w klimacie bomby, no. O co chodzi, bo ja nie wiem. No o co chodzi, a widziałeś Kasię Figurę? Widziałem, była tutaj na tej kanapie. No to o co może chodzić, jeżeli jestem nową, prawda, jej następczynią i jestem określona jako seksbomba. Nie, myślę, że ktoś po prostu się spił jak świnia i ślepy jest i nie widzi w ogóle dobrze. O cycki chodzi.
Rzecz o cyckach, tak? No to nie, no generalnie w ogóle jakby postrzeganie. Ale one są różne. No właśnie nie, o to chodzi. Wcale nie są się podobne. W ogóle dziwi mnie to porównanie. Więc takie porównanie było bardzo śmieszne, zwłaszcza, że potem jak, bo to się pomiędzy zdrojach w zeszłym roku, jak później przyjechałam na próbę wznowieniową do Teatru Komedia na Chicago, to wszyscy mnie witali, cześć Kasiu i to już... Ale ja nie wiem, to nie dotyk, mnie by nie dotknęło, jakby mi ktoś powiedział, że jestem drugą Kasią figurą. Ale mnie to nie dotknęło, mnie to rozbawiło. Rozbawiło. A jak, a powiedz mi, a na przykład pisma, różne kolorowe pisma dla mężczyzn kręcą się koło ciebie? Miałaś już jakieś propozycje? Na przykład pismo z zajączkiem, czy tam króliczkiem, czy tam posiołkiem? Z króliczkiem nie, kiedyś była taka przymiarka... Dlaczego do... nie? Przepraszam, Playboy do ciebie nie dzwonił? Nie. Świnie, nie? Nie mogę tego zrozumieć dosłownie. Zadzwonimy do Playboya? Dajcie telefon, zadzwonimy do Playboya. Maciek, zadzwonisz ze mną? Taką kasę, żeby panie Jacku, ma tam pan telefon? Za karę. Jest telefon? Zadzwonimy do Playboya, dobra? Nie będziesz... Pewnie. Tylko nie odzywajcie się, dobrze? Adamus, ciszy, ja zadzwonię do redaktora naczelnego. Jaki kwas? Poczekajcie, poczekajcie. 0700. Ale ty się mnie jeszcze nie zapytałeś, czy ja w ogóle bym chciała wziąć udział w takiej sesji. Czekajcie, ja jestem teraz zajęty załatwianiem. Aż gada, jest... no kurna gada w tym momencie, gej cholerny. Będzie jak to jest Janna Miszewska. Poczekajcie, mała przerwa. A tam twój kolega gdzieś za kulisami będzie odbierał, tak? Gada, dobra, spróbujemy za chwilę. Spróbujemy za chwilę. Nie ma, niech ten telefon będzie. Dobrze, dobrze, dobrze. Jasiu, jak to było z tym Cave'em? Bo wiem, że ty śpiewałaś Cave'a. Owszem, śpiewałam Cave'a. Maciek, zobacz, ona śpiewała Cave'a. Ja też śpiewałem Cave'a. No, naprawdę? Mordy Balad, naprawdę. Wiem, że śpiewałeś Cave'a. No, jakoś wcześniej. Ty śpiewałeś, ja byłam na tym koncercie bodajże... Ja też tu jestem. Otóż Kuba. Maciek był na, wiem, że śpiewał Cave'a, nawet z Anią Marią Jopek, śpiewał dwa duety. Błagam cię, potem... ja wiem, że ci nie uprzedzałem, ale chcielibyśmy usłyszeć. Chcielibyście usłyszeć Cave'a w wykonaniu Anny? Tego nie mam w kontrakcie. Tego ale człowiek, są u mnie pieniądze, nie Jasia. Mamy? Czekaj, mamy? Nie ma, nie ma. Rozmawialiśmy. No zajęty, no pan mi ten sam numer zajęty. Miałeś rację. On był wolny, ale teraz jest zajęty. Bardzo proszę, ja panu zapłacę, pan mi znajdzie ten numer. White Rose Girl. Henry Lee. Ja już tekstu nie pamiętam, kurczę, nie pamiętam jak to tam szło w ogóle. Zaśpiewajcie też razem. Trzeba było mi wcześniej powiedzieć. Ale właśnie o to chodzi, żeby tu w programie nie jest? Cześć Marcin, halo Marcin? Tak. Cześć Kuba Wojewódzki mówi. A cześć Kuba. Mogę ci zająć chwilę? Tak. Słuchaj, mam taką sprawę, czy kojarzysz Jasia Liszowska, taka aktorka? No kojarzę, pewnie. Zdrowa dziewczyna, nie? No. Słuchaj, bo ja tak nieoficjalnie z nią rozmawiałem, troszkę jej naobiecywałem. Powiedz mi, czy byłaby szansa, żeby ona w Playboyu, wiesz, za jakieś duże pieniądze? Ona... No słuchaj, ja chętnie z nią się spotkam. Bo to jest, wiesz, blondyna. Wiem, ja doskonale wiem, jak ona wygląda i... Spotkam od razu. A powiedz mi, jakieś pieniądze wchodziły w rachubę? No pewnie, że wchodzą. A jaka to jest stawka mniej więcej? No ale to musiałbym z nią bezpośrednio. A ja mogę przyjść z nią? Nie. Marcin, bo tu Jasia jest, wiesz, wiesz co, to ja ci dam potem jej numer i ty do niej zadzwonisz, dobrze? Tak, bo mówiąc szczerze, to ja nawet chciałem do niej dzwonić, tylko tak się, wiesz, zbierałem. To dzwoń do mnie, ja was umówię, dobra? Nie, daj mi jej numer. Chcesz się pogadać teraz? Nie chcesz z Playboyem pogadać? Do Playboya się dzwonię. 90, 60, 90. Ty, bo mogę ci jeszcze w barterze... 0700 zadzwonić. W barterze mogę ci maleńczuka golusińskiego na kozi skórze sprzedać. Daj mi Asię do telefonu. Dobra, poczekaj, Asia, Playboy do ciebie. Mów, nawijaj dziewczynę. 10% dla mnie. 10% dla mnie. Jedź, no, Aśka. Cześć Marcin Playboyu. Cześć Asiu, ten cholerny wykidajło tutaj, wiesz, jeszcze próbuję stręczyć, słuchaj. No, wykidajło, ładnie to określiłeś. Słuchaj, ja chciałem, mówię bez kokieterii, chciałem tak dzwonić, tak, że tutaj kolega wojewódzki nie kręci własnych kiełbasek. Słuchaj, zrób tak, daj mi do siebie numer, ja zadzwonię na spokojnie. Słuchaj, co się jąkasz, wciągaj spodnie, potem zadzwonimy. Do widzenia. Najlepiej, że nikt mnie nie zapytał, czy ja w ogóle chcę. Chcesz? Nie wiem! Naprawdę warto robić teraz, niż wtedy, na przykład, nie wiem, ja bardzo lubię Korę Jaskowską, ale zrobiła sobie sesję 20 lat za późno, wiesz, trzeba robić teraz. Teraz. Nie, ja się szczerze powiem, jest to coś do zastanowienia, ponieważ ale 10%, akurat... Jasia, chcę, żebyś to obiecała, 10% dla mnie tej stawki, co ja ci załatwiłem w tej chwili. Ale on i tak miał dzwonić, słuchaj. Ale miał dzwonić, nawijał, widziałeś, jak mu się głos trząsł, ręce mu latały. Nie krzycz naprawdę, bo już chrypa. Ale się podnieciłem, mówię ci. No ja widzę, nawet nie musisz mówić. To nie wstawaj. Nie wstawaj. Ja muszę mać swoje doświadczenia w największej tajemnicy. No to nie wiem, co mamy o tym pomyśleć, szczerze powiedziawszy. Mówisz, że się podoba.
podnieciłeś i tak, no to... Skończyłem jeżeli, w gromie szkółek kamuflażu. Jeżeli tak, jeżeli tak wyglądasz podniecony, to jak... To nie jest dobrze. Nie, ale jest sympatyczny przynajmniej. Nie no, miły sympatyczny. Nie! To nie będą łatwe pieniądze. To nie cieszę się, że jesteś sympatyczny, no wiesz co? Popatrz na mnie. Maciek, cicho. Ja ci gołe zdjęcia załatwiam, a ty na mnie. No dobrze, że jak z tym Kejwem? Ja na zakończenie, bardzo bym prosił, Jasia. Ja ci gołe zdjęcia, ty mi Kejwa. Śpiewałaś w wannie. Ja czytałem, że ty śpiewałaś w wannie. No i co? Pomyśl, że jesteście z Maćkiem w wannie. No pomyśl, że Maciek będzie robił szum wody. Słuchaj, jakoś nie ma co ci chodzi w tym momencie. Nie denerwuj mnie. No Kejwa, no Jasia, no tak sympatycznie, zobacz. Tak, pokazujecie zupełnie z innej strony, jaką fajną, żywą, otwartą dziewczynę, no. Jak to było w ogóle? No, namówcie się, no. My poczekamy spokojnie, ja sobie jeszcze gdzieś zadzwonię, dajcie telefon. Ale to było. Refren chcesz? No, no cokolwiek, refren nie będzie. A wicher wyla na balali, kraczą wrony na tłumni. Ty miałeś zwrotkę, nie mogę ci pieszczoty dać, bo inną pokochałem zielony ląd. Ale Iluszka, chodź, zobaczcie, jaka znerwicowana. Jej ciało złączy z tym ciałem i razem mam wicher wyla, la 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 la. Kraczą wrony nad Henrym Lee. To już? Było się czego bać? Nie, a czy ja ci powiedziałam, że się było boję? Było sympatycznie. Poznałeś pierwszego, najbardziej znerwicowanego prezentera w telewizji. Tak, to się z Maleńczukiem. Zatwiłem ci goliznę w Playboyu. No ale nerwice to masz. Masz. Po czym wnosicie? No strasznie tak w ogóle jesteś. Po całej somatycznej twojej... Nawet jak się ze mną witałeś, tak drżałeś. Ale to się dziwi, że to było bardzo przyjemne, ale ja drżałem, ja mogę robić jako wibrator, słuchaj. Jak będzie film pod tytułem Narzeczona King Konga, to mnie tam po prostu umieszczą. No ale mówiłeś, że masz rozdrusznik, więc to taki kiepski trochę. O Jezus, jaka ty nie potrafisz być miła, naprawdę. Ja pokazuję, że ty masz oprócz ciała także duszę. Ale chciałeś mi pokazać, że nie jestem grzeczna, no bo nie jesteś grzeczna. No ale to... coś może drgnęło w moim przypadku, czy nic, cały czas zima? Proszę państwa, kończę już powoli ten program, bo on do niczego nas dobrego nie doprowadzi. Chciałem powiedzieć tak, na zakończenie, tu masz taką płytę? Dostałam. Dobra. Słuchajcie, całkiem świeży towar, prawda? Bo to są nowe wersje, Maćku. Tak, to są nowe wersje starych piosenek. Dla wielu ludzi kompletnie nowe, ponieważ... Podobno płyta jedzie dancingiem, to prawda? Proszę? Dancingowa płyta podobno. Idzie dobrze. Dancingowa płyta podobno. To? Tak. No niech ci będzie. Dobrze, dancingowa płyta. No puderci zawsze byli troszeczkę kiczowaci. Jesteś trochę taki dancingowiec. Ale masz w sobie coś. Będzie mielał, kończę. Nie, sam jestem zdziwiony, że to tak fajnie wyszło, bo to są wszystko stare numery i naprawdę mi się strasznie nie chciało tego nagrywać jeszcze raz. Ale trzeba to było zrobić, bo dla większości ludzi są to w ogóle całkiem nowe piosenki. No właśnie. Bo w 85 roku wszyscy mieli nas głęboko gdzieś i nikt nawet nie zauważył czegoś takiego jak Pudelsi. Teraz jest inaczej. Jesteś już gwiazdą? Teraz jest inaczej. Słuchajcie, ten program niezmiennie w niedzielę w Polsacie, nazywa się Kuba Wojewódzki. Jeżeli ty, młoda aktorko, chcesz, żebym załatwił ci gołą sesję, przyjdź do mnie, a zadzwonię, gdzie trzeba. Mam dla wszystkich, którzy do nas przyszli, nie dla wszystkich, dla niektórych mam płyty Pulersów nowe, mamy ciuszki firmy Smith dla Asi, mimo że nie jestem w jej typie, buty ładne. Dziękuję. Jesteś słodki i tak. Na takie buty tak się nie dziękuję, zupełnie inaczej się dziękuję. Dobra, jak? Ja nie wiem jak się, bo nie dostałam jeszcze takich butów, więc nie wiem. W ogóle się butów się nie daje. Powinnaś mu zapłacić. Chociaż. Nie, ale to nie jest mój chłopak, bo to słyszałam, że jeżeli jestem z jakimś facetem i on mi da buty, to znaczy, jeżeli facet da buty, to odejdzie. Ale nie jesteśmy razem, więc to jest bardzo bezpieczne. Jeszcze nie jestem z tobą, a już odchodzę, zobacz. Rzucam cię! Moi drodzy, dla wszystkich, którzy przyszli i żeby odejść, mamy ciuchy firmy Smith, a widzimy się jak zwykle za tydzień. Dziękuję, do widzenia! Dziękuję bardzo. Do widzenia. A płyty. To jest syntezja. Tak naprawdę zrobiłem z siebie idiotę.
Jak w telewizji. A może to tak był, jak ty robisz za... A może to był ten program, co ten Szymek Majewski. Oni nie zrobili, mamy cię potem. A to. A może to było? No może, no może. Jak to było słabe, to mogło być może. Nie, wiesz co, ja w ogóle nie lubię takich programów. No daj spokój. No. To jest irytujące. Ja też się boję do pisuaru, się tyłem do pisuaru załatwiam, żeby mnie nie podeszli. Coś ty, no muszę tak spróbować. Tego jeszcze nie próbowałem. Zwane lobowanie, nigdy nie lobowałeś? Jakoś nie. Niech tam się udaje.